Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No dlaczego tak jest, że komunistyczna administracja Bidena myśli, że może opodatkowywać, wydawać i regulować i opóźni, czy zniszczy, czy zlikwiduje inflację? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach, które z reguły są zdemonetyzowane. No taka jest formuła na inflację w Ameryce. Drukować pieniądze, czyli rozdawać, opodatkowywać tych, którzy mają, no i regulować to, co działa i przynosi dochody, a mogłoby być państwowe, czyli cała ta budżetówka. No w Ameryce ogólnie komuniści przykładają się do tego, żeby wszystko opanować. No teraz ta cała pandemia właśnie powoduje to, że dużo ludzi myśli, że państwo potrafi, a państwo gówno potrafi, państwo nic nie produkuje, jedyne co robi, to doprowadza do tego, że jest smród, brud i ubóstwo. Ronald Reagan, kiedy on doszedł do władzy, kiedy został wybrany, republikanin, był gubernatorem w Kalifornii. Także dużo ludzi mówi, że to jest aktor. No to nie jest prawda. On był aktorem. To tak jak Żeleński był aktorem. No ale Żeleński nie był gubernatorem jakiejś tam województwa na Ukrainie, a Reagan był. On po prostu był mądrym człowiekiem, mądrym gubernatorem i został dlatego wybrany. Kiedy on doszedł do władzy, objął biuro w 1981 roku, w styczniu, no bo to tam zawsze 20-21 stycznia jest przejęcie prezydentury. No to inflacja była 12,5%. To po prostu było coś nieprawdopodobnego. No rząd wydawał po prostu jak pijany marynarz i to rząd wydawał 19%, znaczy podatek w tym czasie był 19%. Znaczy inaczej, rząd zabierał 19% z narodowego dochodu, z całkowitego dochodu, ale wydawał 22%. Także zabierali 19%, a wydawali 22%. Także, że wydawali więcej niż zabierali. Także to wszystko nie trzyma się kupy. Tak? Nie można w ten sposób działać. Żadna rodzina, żaden biznes w ten sposób nie działa. A po pierwszej kadencji, po pierwszych 4 latach Reagana, w zasadzie wydawanie przez rząd, cała ta budżetówka, no to spadło do 2,5%. Wydawanie na rozdawanie pieniędzy to było 6,5% przed Reaganem, a rozdawanie spadło do 1,9% dochodu narodowego. Także to były duże redakcje, nie przestali drukować te pieniądze. Ciekawe jest, że na zbrojenia wzrosło do 4,3%, a w poprzednich latach spadało. Cała obrona narodowa była obcinana. Ogólnie rzecz biorąc, wydawanie przez rząd spadło o 1% jako dochód narodowego, a wydatki na wojsko wzrosły o 0,5%. Wydatki na rozdawnictwo państwowe również zostało przycięte. Także to wszystko zostało osiągnięte w ten sposób, że to cała ta recesja, cała ta inflacja została przystopowana.
kiedy on zaczynał, no to było 10% bezrobocie. 10% bezrobocia, także żeby były rozdawane pieniądze, ale nikt nie chciał, nie chciał pracować. Także w 1981 roku rezerwy federalne, czyli ci, którzy dysponują pieniędzmi, pożyczają pieniądze, tak? No bo jest ten Bank Narodowy, tak ogólnie rzecz biorąc, no to podnieśli oprocentowanie do 20%. Podnieśli do 20%, możecie sobie wyobrazić, ile ludzi, jak ktoś brał pożyczkę na dom, to musiał zapłacić 20 parę procent, dlatego że normalny bank pożyczał od banku państwowego na 20, no i musiał zarobić tam z 0,5% czy 1%. To były straszne sumy. No, trzeba pamiętać też w tym czasie, że w 1980 roku, 80-81 roku, no to była ciekawa sprawa. To było tak, że ludzie mogli kupić, no płacili duże procenty, ale ogólnie rzecz biorąc w tym czasie mogli kupić za 5-6 lat swojej własnej pracy. Także jeżeli ktoś, powiedzmy, zarabiał $2 na godzinę, no to jest, powiedzmy, 4000 rocznie, no to mógł, to domy kosztowały mniej więcej 20 parę tysięcy. No 20 tysięcy na 20%, no to trzeba pamiętać, że to jest 4000 samego oprocentowania, bez płacania. No oczywiście, że te 5-6 lat, no to było różne dla inżyniera i różne dla robotnika, różne dla lekarza, no ale to się mniej więcej proporcje były takie. Na dzień dzisiejszy proporcje między zarobkami a miastami niektórymi, gdzie ludzie kupują, no to jest około 6-7. Także zamiast 5-6 to jest 6-7, a nawet 8, ten przelicznik cały się zmienił. No i te 20% to spowodowało to, że inflacja zaczęła spadać. Reagan poobcinał podatki. Reagan spowodował to, że ludziom zaczęło się opłacać pracować, oszczędzać, no i inwestować, tak? No bo jeżeli ludzie mieli pieniądze, no to chcieli pracować i odkładać to i te oszczędności. No wiadomo, że nigdzie się tak nie zarobi, jak na procentach w banku. No i cała ta inflacja zaczęła spadać. Kongres również zrobił coś takiego, że zrobił indeks do podatków indywidualnych, że brał pod uwagę inflację. Także Reagan, Jimmy Carter, no on spierniczył trochę tą ekonomię, bo zaczął regulować, no to pierwsze, co Reagan zrobił, no to zaczął rozregulowywać, szczególnie ropę naftową oraz gaz, także ceny się zaczęły zmieniać. No i zaczął poluzowywać regulacje, bo w Ameryce tam za Reagana do Reagana, no to były potężne regulacje. No i to jest to, co teraz komunista Biden zaczyna wprowadzać. Też zaczynają być regulacje. Te numery są nieustannie te same. Człowiek by się wydawało, że nic nowego nie powinni proponować, a ciągle lewactwo proponuje to samo. No i właśnie za Reagana, no to było to, że te ograniczanie regulacji, no to spowodowało, że amerykańska gospodarka w tym czasie wyeksplodowała. No i do tego jeszcze najważniejsze to było, że Reagan spowodował, że wydatki zostały obcięte, także na jesieni 1982 roku inflacja po prostu została ścięta do połowy. No i pod koniec pierwszej kadencji Reagana, no to ona była normalnie tam 2-3%, aż do 2020 roku, czyli po tym, jak Trump
Europy odszedł z Białego Domu i przyszedł Biden, no to się zaczął cyrk, tak, także to cała ta inflacja to było no, rząd dostawał nieprawdopodobne pieniądze, no ale skąd się to brało, skąd się wzięła ta inflacja, no w sumie przed Bidenowa, czy ta przed Reaganowa. No, wielka ta inflacja, no to w sumie zaczęła się w 1966 roku, kiedy kongres przez to, że Johnson, administracja Johnsona no, krzyczała, że są potrzebne pieniądze na i wydatki na wojnę w Wietnamie z komunistami. No a to także była jedna wojna w Wietnamie, a w Ameryce była wojna z ubóstwem. No i z reguły wojna z ubóstwem no, to polega na tym, że nie zatrudnia się ludzi, tylko rozdaje się pieniądze. No, szuka się pieniędzy u innych i rozdaje się innym. No, a jak pieniędzy zabraknie, no to skąd się biorą pieniądze? No pieniądze po prostu trzeba drukować. Tak, także ta polityka karabinów i masła spowodowała to, że rząd wydawał, wydatki wzrosły do 10, 11, 15% więcej. No i inflacja w 1963 roku, inflacja już była 9%, przez następne 10 lat no to była też mniej więcej około 9%. Na dzień dzisiejszy w Ameryce inflacja jest właśnie 9%, czyli mamy to, co w 1973 roku do 1980 roku. No mam nadzieję, że to nie będzie przez 8 lat. Mam nadzieję, że teraz zmiana w kongresie w listopadzie za 100 dni zmieni to wszystko. Mam nadzieję, że za 2 lata i 100 dni zmiana w Białym Domu to wszystko również zmieni. Inflacja od wojny w zasadzie do 1972 roku, no to była mniej więcej tak 2,7%. No i mniej więcej też około 3%, no to było od 82 do 2020 roku. Także 2-3% inflacja, no to jest normalne, ale 9%